spotkaliśmy się właśnie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka tuż przed 72. memoriałem. A ze mną Damian Radajczak. Damian, w tamtym roku zacząłeś swój debiut tutaj w Barwach Unileszno. Można powiedzieć, że miałeś bardzo świetny sezon, patrząc po twoich zdobyczach punktowych. Jak byś mógł podsumować ten sezon? Na pewno wyniki były pod koniec sezonu tutaj w Ekstralidze moim zdaniem dobre i z tego jest, był to powód do cieszenia się, ale zaczął się nowy sezon, nowe wyzwania, nowe cele, więc tam to już jest historia, skupiam się na tym sezonie i żeby dawać siebie wszystko na tym, na tyle, ile potrafię w danym dawać równe wyścigi i bawić się tym sportem, tym jazdą. Mecze PGE Ekstraligi przed Wami, pierwszy mecz wyjazdowy do Częstochowy. Jest się czego obawiać, no bo tak naprawdę są świetni zawodnicy w każdej drużynie. Dokładnie, w każdej drużynie są świetni zawodnicy, więc nie ma co tutaj niepotrzebnie tydzień, półtora tygodnia przed meczem wybierać jakiejś niepotrzebnej presji. Trzeba się skupić na kolejnych sparingach, treningach, a jak nastanie ten dzień, to będziemy się martwić. Przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy, a i tak wszystko zweryfikuje tor, dany dzień, pogoda, więc to też ma duży wpływ. Skład na dzisiejszy memoriał jest dość ciekawy. Są obecni zawodnicy Unileszno, wychowankowie, a także byli reprezentanci, którzy kiedyś byli związani z tym klubem. Kiedy szłam tutaj na stadion, spotkałam kilku właśnie kibiców, którzy zmierzali i mówili, że Damian Radajczak dzisiaj splata swoim starszym kolegą Figla i zajmie miejsce na podium. Nie wiem, ciężko mi wybiegać tutaj w przyszłość. Nie myślę tymi kategoriami, tylko po prostu, no tak jak wspomniałem, chcę oddać tych różnych wyścigów, bawić się speedwayem, czerpać z tego wielką zabawę, zjeżdżać z każdego wyścigu na uśmiechem na twarzy, nawet jak przyjadę ostatni, ale no wiadomo, jak przyjadę ostatni, też się czegoś nauczę, nie ma co też tutaj się załamywać, tylko no trenować, pracować. A jak mi się uda, jak wygram z jakimiś lepszymi zawodnikami, to na pewno też jest dla mnie duży plus. Cieszę się bardzo, że są tutaj doświadczeni zawodnicy, lepsi ode mnie. Jest się z kimś pościgać, z tego się bardzo cieszę i zobaczymy wszystko, zweryfikuję to. Wczoraj odbyliście mecz sparingowy w Gnieźnie, wygraliście 55-35, zdobyłeś 9 punktów i bonus. Jak ci się jeździło wczoraj? Super mi się jeździło i sprzęt pasował i też tor był super przygotowany, czułem się dobrze na motorze, więc też wielkie podziękowania dla klubu z Gniezna za super rywalizację, super przygotowany tor, dobry sparing. Sezon co prawda jeszcze dopiero się zaczyna, ale czy masz już swoje typy na drużynowego mistrza Polski i indywidualnego mistrza świata? Nie, mam takich typów, choć pewnie w mistrzostwach indywidualnych świata Bartek Zmarzyk jest faworytem i to nie jest mega odkrycie, ale myślę, że może ktoś mu tam napłatać figla, ale że Bartek potwierdził, że jest w świetnej dyspozycji i potwierdza to co roku. A na drużynowego mistrza Polski, no każdy klub ma dobry skład, każdy będzie walczył, nikt się nie będzie przed sezonem stawiał na przegranej pozycji, więc no tak jak mówiłem, zweryfikuje to wszystko tor, sezon i byle wszyscy dojechali zdrowo i cało. Dziękuję Ci bardzo, powodzenia. Dziękuję.